ostatnich dniach najbardziej gorącym wydarzeniem medialnym są publikacje tygodnika Wprost na temat Kamila Dudczoka. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeden aspekt tej sprawy, który jest niezwykle ciekawy w kontekście zmian na rynku medialnym, jakie dokonują się w ostatnim czasie. Abstrahując bowiem od wartości merytorycznej samych tekstów na temat Kamila Dudczoka, Wprost przewartościował to, z czym do tej pory kojarzona była praca tygodnika opinii. Serial, jaki zaproponował Wprost swoim czytelnikom, jest bowiem formatem czysto tabloidowym, czyli dokładnie takim, jaki od lat stosują dzienniki typu Fakt czy Super Express. Narracja medialna prowadzona jest w taki sposób, aby z każdym z kolejnych odcinków dodawać jeden mały element historii, a nie zaraportować całość w obszernym, wielowątkowym materiale, do czego przecież spuścizna formatu Tygodnik Opinii nas przyzwyczaiła. Stąd chyba bierze się zmasowana krytyka Wprost, która jest sformułowana przez przedstawicieli innych mediów. Tygodnik wyszedł po prostu poza ramy swojego formatu. Czy to dobrze? Nie mnie to oceniać. Natomiast sprawa wydaje się na tyle istotna, że bardzo niedobrze byłoby, gdyby była zakrzyczana przez przeciwników formatu, który wybrał Wprost. No, ale sami redaktorzy Wprost taką drogę wybrali.